No i Gołota dostał po japie, no i wywiad z nim, kurwa. Słyszałem, że dostałeś w japę! A kurwa, prawda, kurwa, rozjebałem gościa, bo mnie wkurwał bardzo, kurwa. Chociaż lewałem mnie swędziało i nie mogłem go dobrze bić, kurwa. Aha. Nie no, kurwa, tak ogólnie to dobrze było, tylko kurwa ten baran, nie wiem co z tyłu. A kurwa, czego ci tak wali z ryja, co? Kurwa, myłeś dupę w ogóle? Panie, kurwa, no jak? No myłeś czy nie, kurwa, nie? Panie, no i w ogóle... W ogóle jakiej pasty używasz? No nie używam pasty, bo kurwa wpierdlam czosnek, kurwa się daje, kurwa czaisz, bo czosnek to dobrze mi działa, kurwa, do mięścia. No dobre, kurwa, czosnek jest zajebisty, a cebulę wpierdalasz, kurwa, czy nie? Kurwa, czosnek czy cebulę wolisz, co? Umyj dupę, kurwa. Nie no, ogólnie to lubię jedno i drugie, bo dobre na mięśnie działają, a potem tobie też siebie z mordy, też jakieś masz fajną pastę, no bo nie wiem, bo kurwa myślałem, żeby zmienić coś, ogólnie nos mi spędzi, kurwa nie spierany z chłonie chłonam z tyłu, kurwa gość nie wkurwia, jebie mu z dupy, a kurwa tak do mnie stoi. No tak, dobrze mówisz, dobrze mówisz. No nie no, kurwa wiem, nie, zawsze dobrze mówię. Dziękuję kurwa za wywiad, wypierdalaj, umyj dupę. No nie no, spoko, nie, no, ale dobra, no, to na razie. No dobra, to kończymy wywiad. I proszę państwa, tutaj... Właśnie widać tą akcję, jak dostaje w ryja. I tutaj Gołota stoi i właśnie przypierdolił mu. I tamten stoi. I co? I bach, bach. I kurwa w ryj. No i co się dzieje? I co się dzieje? Przepraszam. No takie drobne problemy techniczne. Tutaj już sędzia patrzy i Gołota kurwa jebnął kurwa kabana i koniec walki. Ponieważ nie można, przepisy MMA mówią, że nie można srać w ringu i wracamy do Gołoty. Ale chuja, Gołota spierdolił. Dziękuję. Chyba wygrałem.